Hi, my name is Damian Chan and my life is connected to martial arts from 2008. I am not an active fighter anymore, but I still practice martial arts as my hobby. And now I will try to do something impossible. I'm going to try to teach somebody Wing Chun in only 1 month. My last Wing Chun class was in 2014, but I think that I still remember something. So, let's do that. W ostatnim czasie obejrzałem film Ip Man opowiadający o mistrzu Wing Chun i bardzo spodobała mi się jego technika, jego poruszanie. Przy okazji dowiedziałem się od Damiana, że sam również trenował Wing Chun. Powiedział, że może dać mi kilka wskazówek. Uznałem, dlaczego nie. Plan jest taki, że będziemy trenować przez miesiąc 3 razy w tygodniu. No i zobaczymy efekty naszej pracy po miesiącu. Myślę, że będzie dobrze. Próbuję mu przekazać wiedzę w pigułce, czyli bardzo skróconą formę. Powiem szczerze, jestem zaskoczony, gdyż techniki obronne, które pokazał mi Damian, mogą przydać się w realnej walce, zaś ataki z pozoru wyglądające na słabe wcale takimi nie są. Moim zdaniem Wing Chun nie tylko efektownie wygląda, ale jest też bardzo efektywny. Na pierwszej lekcji mogłem zobaczyć, że Karol ma bardzo słabą koordynację ruchową i trzeba nad tym popracować, czyli dużo chodzenia, poruszania się będzie stałym elementem treningu. I poza tym trzeba popracować również nad koordynacją rąk. Jako osoba, która nigdy nie trenowała żadnych sztuk walki, muszę szczerze przyznać, że połączenie koordynacji, bloków, ataków oraz kombinacji ataków z obroną wydaje się dla mnie bardzo trudne. Bardzo często muszę liczyć sobie w głowie kombinacje ataków z obroną, co w normalnej walce nie powinno mieć miejsca. Myślę, że powinienem bardziej skupić się nad poruszaniem, aniżeli liczeniem kroków, ruchów czy sekwencji. Czasem będzie tylko lepiej. Na pewno nie planuję odpuszczać. Chcę spróbować swoich sił i nie zamierzam z tego rezygnować. Już w pierwszym tygodniu jest duży progres co do poruszania się i koordynacji. I powiem szczerze, sam jestem ciekawy, jak będzie to wyglądało po 5. tygodniu, gdy już będę miał Wing Chun w pigułce.